Czekam na godzinę zero. Widziałem też, co Rafał powiedział w zapowiedzi. Jeżeli chce opuścić klatkę w pierwszej rundzie, to zrobi to ciężko znokautowany i tyle. Nie miejcie tej przyjemności, też Piotrek tego nie widziałeś, jak się opowiadał Rafał Lewon podczas nagrywania materiałów promocyjnych do tego pojedynku, no to generalnie wydźwięk jest podobny do twojego, nie? Że okej, fajny, wysoki, młody, zdolny chłopak, pewnie gdzieś tam federacja widzi w nim przyszłość, ale to jest chłopak, którego po prostu ja pokonam właśnie w pierwszej rundzie. On od razu mówi, był przekonany, że tak jak na FEN 8 pokonał Michała Golasińskiego, to jeżeli mówię, ta walka wyjdzie za pierwszą rundę, to on do tej drugiej rundy nie będzie chciał już wychodzić i to mogę zagwarantować. No właśnie i takie samo ale nastawienie. On tak jest, on tak się bije. To nie jest chłopak, co wychodzi, żeby trzy rundy tam się macać, klinczować i żeby badać rywala. Lewon wyjdzie i będzie się po prostu chciał, mówiąc kolokwialnie, lać po mordach, no. Ale jest tak samo nastawiony, także dokładnie. To nie potrwa długo. Go, nie?